Tradycyjnie już ogólnopolskie spotkania z piosenką kabaretową w Ostrołęce zgromadziły pełną widownię. Na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowało się 20 wykonawców z 39 piosenkami. Złoto proszę za te ole, co z nią mucił wuj w stodole, bransoletę za konkietę Madame Lili, a ten pierścień ze szmaragdem to wuj nie dał za Magdę, gdy go w życie z nią o świcie wykosili. Hop, hop, hejże ha, w życie wykosili. Cud pektorał wuj na święta, kupił wuj nie zabliźnięta, co je wzięła z nim poczęła panna Zocha. Krzyżyk z kości i emali, za tę praczkę co do bali, głową wpadła, gdy ją z nagła wuj pokochał. Hop, hop, hejże ha, z nagła wuj pokochał. Myślę, że poziom tegorocznej imprezy był naprawdę wysoki i to chyba widać było podczas dzisiejszego koncertu laureatów. Wykonawcy przyjechali rzeczywiście z całej Polski, także nie bez podstaw mówimy o OSPie jako ogólnopolskiej imprezie. Naprawdę od Pomorza po Kraków i dobrzy wykonawcy po raz kolejny to podkreślam. I podkreślam, że dla nas rzeczywiście najważniejszy jest konkurs. I to, co cieszy w tym roku, myślę, że widownia powoli chyba zaczyna rozumieć rzeczywiście, że ten konkurs to jest sensem OSPy i warto przyjść na konkurs po to, żeby się po prostu dobrze bawić. Gwiazdy są rzeczywiście ważne i także bawią, ale podczas konkursu myślę, że też można troszkę uśmiechnąć się, bo wykonawcy są przedni. Grand Prix tegorocznej OSPy wyśpiewał krakowski kabaret Róbmy Swoje. Publiczności natomiast podobały się utwory w interpretacji Karola Wolskiego oraz kabareciarzy z Zielonej Góry, Jarka Sobańskiego i Tomasza Łupaka. Tegoroczna OSPa okazała się dla nas, dla mnie, dla mojego kolegi z kabaretu, słuchajcie, bardzo przyjemna, ponieważ dostać nagrodę publiczności to jest tak być docenionym przez tego, dla którego się bądź co bądź robi tą, nie bójmy się tego słowa, albo nie szastając swoją sztuka, tą dziedzinę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo nagroda publiczności jest najrzetelniejszą informacją, że ludziom się po prostu podobało. Teksty, które napisaliśmy, bo startowaliśmy w części piosenka autorska, premierowa, to jest teksty, które napisaliśmy, sprawdziły się. Muzykę, którą nam napisał nasz przyjaciel Marek Litwin, też się sprawdziła. Nam było cholernie przyjemnie, więc myślę, że tę OSPę odnotuję sobie, jak zresztą każdą poprzednią, bo tu już parę razy się pojawiałem, odhaczę sobie jako po prostu udany przegląd. W ogóle myślę, że organizowanie przeglądu piosenki, która ma rozbawić, piosenki kabaretowej, jest zacnym działaniem. Tegoroczna OSPa to było doznanie astralne. Ilość pomysłów, która nam przyszła do głowy podczas tego pobytu na festiwalu, jest po prostu astronomiczna, gigantyczna i będziemy na pewno tu wracać co roku i publiczność przyjęła nas wspaniale. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odbioru. Tak naprawdę to jest nasz pierwszy raz, bardzo proszę, Adam jest przyszedł. To jest nasz pierwszy raz wspólny. Także było wspaniale i bardzo dziękujemy publiczności, że byli tacy otwarci i tacy chętni do zabawy. Tak, Ostrołęka, kochamy Was. Miejmy nadzieję, że zawitamy kiedyś tutaj na tej scenie, nie wiem, na innych scenach, które tutaj macie w mieście. Nie chcielibyśmy się tak chamsko wpraszać, ale po prostu na pewno będziemy Was odwiedzać. Tak jest. To jest najlepsza nagroda w ogóle. To jest wyznacznik tak naprawdę. Jury może mieć swoją opinię, tak albo tak. Oceniamy według swoich gustów, prawda? A jeżeli ludzie nas kupują, to jest chyba najważniejsze. To znaczy publiczności bardzo się podobało i bardzo nam miło z tego powodu. Myślę, że docelowym sensem jest granie dla publiczności i dlatego, żeby im było dobrze, więc skoro nasz lot zgadza się z ich pojęciem humoru, bardzo nam to pasuje, bardzo się cieszymy i będziemy właśnie tak dalej w tym kierunku działać. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochał będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał po niej tylko smutek, żal. Hej dziewczyno, o, spójrz na misia, a on przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, o, białego misia, a który w oczach ma tylko
szare łzy. Płynie czas jak ta rzeka i nie wrócą tamte dni. W moim sercu jest dziś rana, którą zetrzeć możesz ty. Hej dziewczyno, spójrz na mi się, o wspomnij, czy pomni chłopca ci nieszczęśliwego, o białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Hej! Zdaniem jury OSPA od wielu już lat gromadzi nietuzinkowych artystów. Cieszą mnie młodzi ludzie, których obserwuję przez ileś lat i obserwuję ich rozwój. To mnie najbardziej cieszy. Jak widzę, że spotykam się z kimś bardzo nieopierzonym i po 5, 6, 7 latach widzę, jak oni dojrzewają. Często staje się to ich zawodem. No i to, ponieważ ja uczestniczę w wielu tego typu przeglądach jako juror, i tam jest taki obyczaj zwykle, że się spotyka z tymi artystami kabaretowymi, którzy biorą udział w konkursie i trzeba przekazać im swoją opinię, często jakąś radę. I to cieszy, jak się widzi, jeśli oni z tych rad korzystają i jeśli to ich posuwa naprzód. To jest no, przyjemne, to jest tak jak obserwowanie własnych dzieci. Ubiegłoroczna OSPA już była takim fajnym oddechem i fajnym powiewem i że ten rok to potwierdza, że znajdują się bardzo ciekawi wykonawcy. To jest oczywiście zasługą głównie Joli Rybackiej, która musi ich znaleźć, musi ich wyszukać, musi dokonać tej pierwszej selekcji. No ale jest w czym wybierać. My często na przeglądach kabaretowych zwracamy się do młodych artystów, zachęcamy ich do tego, aby przyjechali do Ostrołęki z piosenką. Czyli nawet prosimy tych artystów, którzy nie parają się piosenką, żeby zauważyli również ten gatunek i tę formę przekazu. No teraz syn. Dla niej najważniejszy przecież jest One Team. Dla niej najważniejszy przecież jest One Team. Poszedł szef na dietę tą z efektem jojo. Tą z efektem jojo. Wrócił jeszcze grubszy, bo źle jojo pojo. Wrócił jeszcze grubszy, bo źle jojo pojo. Nasz team leader Janek miał roboty kupę. Zamiast wziąć się za nią, skserował se dupę. Zamiast wziąć się za nią, skserował se dupę. Odtąd bilokacja to już nie utopia. Jan w domu, a w pracy siedzi dupy kopia. Jan w domu, a w pracy siedzi dupy kopia. Także się omalone z jednej strony głowy. Hej, to nie był zły fryzjer, lecz wyjazd firmowy. Hej, to nie był zły fryzjer, lecz wyjazd firmowy. Hej, nasza korporacja, jak to nazwać mądrze? Hej, z tego czym się chwali, wszystkim robi dobrze. Ostatecznie pierwszą nagrodę zdobył Łukasz Majewski z Sitna, drugą nagrodę Maria Kośnik z Poświętnego, trzecią nagrodę Recital Paralityczny z Zielonej Góry. Jury przyznało też dwa wyróżnienia Ryszardowi Krause z Łodzi oraz Monice Nowogrodzkiej z Konstancina Jeziornej. Przyjechałam z piosenką kabaretu Puk, piosenka bardzo kobieca. Tą piosenkę słyszałam niejednokrotnie, która była śpiewana gdzieś tam na innych festiwalach.
spodobała mi się, także fajnie, że była okazja, żeby ją zaśpiewać tutaj i zrobić ją po swojemu. No i co? Fajnie jest! Fajnie tu jest. Jest super atmosfera, śpiewa się cały czas, co jest dla mnie bardzo okej. Okay. Rano się wstaje, dzisiaj obudziłyśmy się z Kasią, naszą akompaniatorką i obudził nas dźwięk jakiejś muzyki klasycznej, cokolwiek by to nie było. Także czy to tutaj jest na OSPie, na festiwalu, czy nawet w hotelu non-stop słychać muzykę, więc jest cool, jest czat. I mam nadzieję, że będzie jeszcze dzięki temu okazja, by przyjechać. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy wystąpić na tak dużym festiwalu. Tym bardziej, że jest to nasz taki debiut wspólny. Dlatego tym bardziej nas cieszy wyróżnienie. I myślę, że da nam to dużo inspiracji i takiego kopa pozytywnego do dalszego działania, do dalszej drogi. Bardzo miło się było poznać z resztą środowiska, z organizatorami, z innymi uczestnikami i wszystko odbieramy bardzo pozytywnie. Również publiczność, wystąpić na tak dużej scenie, to jest na pewno bardzo cenne i ładujące pozytywnie doświadczenie. Łydka, 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 udo łydka. Biodro pachwina, znowu biodro. Łydka, 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 łydka. Łydka, łękotka, Achilles. Ostrołęcka ospa jest najstarszym przeglądem piosenki kabaretowej w Polsce. W przyszłym roku obchodzić będzie swój jubileusz, 30-lecie istnienia. Przepraszam.